Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Niedawno została Pani wybrana na wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, organizacji polonijnej ogólnostanowej, ogólnokrajowej, wiceprezesa od spraw polskich. Co by Pani chciała zmienić w Kongresie Polonii Amerykańskiej? No właśnie, to jest obszerne pytanie. Kongres Polonii Amerykańskiej przez ostatni okres czasu, przez powiedzmy sobie ostatnie 5 lat, no miał swój priorytet, jakim było zniesienie wiz dla Polaków zamieszkujących w kraju, żeby mogli właśnie w ruchu bezwizowym przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. I to była taka właśnie agenda Kongresu Polonii Amerykańskiej, która dominowała i większość przywódców kongresu bardzo intensywnie nad tym pracowało z różnych stron. I jednocześnie taki był promowany pogląd, że Polska jest krajem wolnym, demokratycznym, wspaniale się rozwijającym, członkiem Unii i NATO, także nie ma co się w ogóle martwić o Polskę. Trzeba tylko doprowadzić do równego traktowania Polaków i kraju i powiedzmy Polski w stosunku do krajów innych, które mają ruch bezwizowy. No i w zasadzie osiągniemy pełną szczęśliwość, nazwijmy to w ten sposób. Także ta polityka była długo realizowana. Dzisiaj żeśmy się obudzili niejako ze świadomością, że Polska no, niekoniecznie jest taka wręcz istnieje poważne zagrożenie bezpieczeństwa Polski, że mamy problemy z demokracją w Polsce, no i że sytuacja gospodarcza niekoniecznie jest taka, jak to się przedstawiało, tak radosna. Także bardzo dużo nagle problemów się pojawiło, które podważyły ten punkt widzenia. No i w związku z tym agenda polska i problematyka związana z tym, co można zrobić dla kraju, dla Polski, w tej chwili no, wyszła na plan pierwszy. Także myślę, że mamy moment przełomowy, kiedy działalność kongresu z takiej działalności obserwatora zmienia się na aktywnego uczestnika życia publicznego w Polsce. No właśnie, w jaki sposób Kongres Polonii Amerykańskiej mógłby pomóc w przebiciu się, w przebiciu blokady informacyjnej, jako media światowe, no polskie, ale również światowe, nałożyły na zamach smoleński? No więc przede wszystkim została przyjęta przełomowa rezolucja w sprawie tragedii smoleńskiej w październiku 2014 roku. Ta rezolucja była zgłoszona kilka lat wcześniej, była systematycznie odkładana, no i udało się ją przegłosować, ale jak już do tego doszło, to zostało to przegłosowane znaczną większością głosów. Także się wynika z tego, że zarząd kongresu dojrzał do tego, żeby problematykę smoleńską podjąć. Wynikiem tej rezolucji był list, jaki prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej skierował do przedstawiciela Kongresu Stanów Zjednoczonych z prośbą o przeprowadzenie przesłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych w sprawie nieprawidłowości, jakie zaistniały w śledztwie katastrofy smoleńskiej. Ale to jest pierwszy krok, dlatego że żeby doprowadzić do takiego przesłuchania w kongresie, to potrzeba nacisku politycznego na kongres, na amerykańskich kongresmenów z wielu różnych stron i z wielu różnych stanów. Dlatego kongres musi się uaktywnić, jego członkowie muszą nawiązywać kontakt ze swoimi przedstawicielami w terenie, żeby wszyscy przedstawiciele kongresu i z prawa i z lewa słyszeli od swoich wyborców, że wyborcy oczekują działania w problemie smoleńskim. Jeśli chodzi o śmierć prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zamach był oczywiście przygotowywany. Czy mogłaby Pani powiedzieć nam, wyjaśnić, w jaki sposób on był przygotowywany i na jak długo przed tymi wydarzeniami?
A no, wiemy ze źródeł rosyjskich, że oni mają taką strategię, że mordy polityczne muszą być wcześniej dobrze przygotowane, głównie właśnie z punktu widzenia przygotowania opinii publicznej na taki mord i żeby łatwiej było zaakceptować jakieś ewentualne wytłumaczenie takiego zdarzenia. A także i o tym mówił właśnie pan Litwinienko przed swoją śmiercią, jeszcze jak był na wygnaniu w Londynie, prawda? Po tym, jak został potraktowany polonem, napisał książkę i tam właśnie zawarł wszystkie tajniki działań służb specjalnych. Także to jest, i zresztą to jest również jasno powiedziane w wojskowej doktrynie rosyjskiej z lutego 2010 roku. A tak więc to, że taka strategia istnieje, że należy tak zwaną potencjalną ofiarę najpierw zniszczyć i zdegradować w oczach opinii publicznej, a następnie no, dokonać powiedzmy sobie punktowej akcji militarnej, jak to oni to nazywają, a następnie przeprowadzić całą kampanię kontroli reakcji społecznej na tego typu mord. A także tutaj można powiedzieć, że działania przeciwko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, sięgając 2008 roku co najmniej, można iść wcześniej, ale wiemy, że ta kampania nienawiści przeciwko prezydentowi ewidentnie osiągała bardzo wysoki poziom w roku 2008 w związku z jego działalnością na rzecz Gruzji i Ukrainy. I te właśnie jego działania były bezpośrednio wykorzystywane do propagandy, a powiedzmy sobie przeciw prezydentowi. I zresztą z tych właśnie działań zrodziła się koncepcja nacisku, którą to zastosowano w raporcie pani Anodiny, w raporcie Maku, a następnie powtórzono w raporcie Millera. Czyli na podstawie działań prezydenta w Gruzji wypromowano koncepcję teorii naciskowej, na podstawie której zbudowano uzasadnienie tragedii smoleńskiej. I następne działania po katastrofie smoleńskiej skierowane na niejako ukształtowanie myślenia Polaków na właśnie teorię naciskową, czyli właśnie pokazanie polskiego bałaganu, pokazanie polskiej niekompetencji, wskazanie na obecność generała Błasika w kokpicie. Proszę zauważyć, to wszystko są w ogóle, jeszcze analiza psychologiczna naszych pilotów, prawda? To są wszystko rzeczy wyssane z palca, które są po prostu takim narzędziem przygotowywania Polaków do zaakceptowania swoich jej winy za to wydarzenie, czyli kontrolowania reakcji społecznej na to punktowe działanie militarne. Więc nawiązując do przygotowań do zamachu na prezydenta, proszę opowiedzieć nam, KPA wystosował list otwarty dotyczący paktu Ribbentrop-Mołotow. Czy mogła pani nam wyjaśnić tą sprawę? Tak, to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ Federacja Rosyjska prowadzi działania pozamilitarne, nazwijmy to, ukierunkowane na przygotowanie opinii międzynarodowej w sposób, nazwijmy to, życzliwy dla Rosji, a nierzeczliwy dla Polski i krajów Europy Centralno-Wschodniej, czyli ta właśnie wojna historyczno-psychologiczna, informacyjna. I tutaj ostatnio to, można powiedzieć, sięgnęło kolejnego zenitu, kiedy pan Putin powiedział publicznie, że pakt Ribbentrop-Mołotow to nic złego. Czyli niejako stara się kreować opinię publiczną, która by zaakceptowała zbrodniczą działalność rozbioru mniejszych państw przez większe. I tutaj taka wypowiedź jest w ogóle poza wszelkimi normami cywilizowanego świata, tym bardziej, że pakt Ribbentrop-Mołotow w 2009 roku został potępiony przez Unię Europejską jako akt zbrodniczy dwóch totalitaryzmów, które pochłonęły straszliwe ofiary właśnie obywateli rejonu europejskiego.
Polskiego. Także jest to wydarzenie historyczne, które zostało potępione nie tylko przez Unię Europejską, ale również przez Kanadę na przykład. Jest tak zwany Black Ribbon Day, upamiętniający ofiary totalitaryzmu hitlerowskiego i sowieckiego. I ten dzień jest obchodzony w Europie, w Kanadzie i w tej chwili tutaj próbujemy w Ameryce również wprowadzić taki właśnie symboliczny Dzień Pamięci Ofiar Totalitaryzmu 23 sierpnia każdego roku na pamiątkę właśnie tego wydarzenia Ribbentrop-Mołotow Pakt. I jeżeli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, no to te wysiłki są podejmowane. Niemniej jednak ze względu na to, że sowiecka Rosja była sojusznikiem Ameryki w drugim etapie wojny, to tutaj te właśnie uświadomienie opinii publicznej w Ameryce, jeżeli chodzi o zbrodnie sowieckie, jest bardzo trudne i najwyraźniej jest to znacznie trudniej osiągnąć niż właśnie w Europie i w Kanadzie. Ale pracujemy nad tym i temu właśnie służy list otwarty, jaki kongres w listopadzie tego roku wystosował do prezydenta Stanów Zjednoczonych i do kongresu. W niektórych swoich wypowiedziach i na spotkaniach z ludnością używa Pani czasem terminu głębokie zaplecze. Proszę wyjaśnić, o co chodzi. No właśnie, to dotyczy znaczenia diaspory dla polityki danego kraju. Są kraje, które są krajami, które produkują emigrantów i są kraje, które tych emigrantów przyjmują, prawda? Ameryka jest tym krajem, który przyjmuje masowo emigrantów z całego świata, natomiast Polska jest tym krajem, jednym z czołowych krajów, który produkuje emigrantów, prawda? Który wytwarza właśnie te duże grupy ludności, które swój kraj opuszczają i szukają lepszego losu za chlebem. I tutaj właśnie są, i co jest ciekawe, że te kraje, które właśnie są krajami emigracyjnymi, historycznie wypracowały bardzo dobrą politykę współpracy ze swoją diasporą za granicą i wykorzystują ten potencjał tych właśnie ludzi. Na przykład takim krajem jest Irlandia i szczególnie to właśnie dobrze widać na sprytnej i mądrej polityce kraju i rządu irlandzkiego w stosunku do diaspory, która w największej swojej grupie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Także te relacje Irlandczyków z Ameryki z Irlandią są bardzo owocne, bardzo bliskie i wykorzystywane na wszystkich płaszczyznach, nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, ale przede wszystkim w dużej mierze na płaszczyźnie wizerunkowej, na płaszczyźnie polityki historycznej, na tej płaszczyźnie, żeby wzmacniać wizerunek Irlandczyka zarówno w kraju, jak i za granicą. I to są wspólne działania w tym kierunku idące. Podobne polityki mają Włochy na przykład. No i jeżeli chodzi o taki już szczyt radykalnej polityki, to jest oczywiście współczesna Rosja, która wykorzystuje swoją diasporę do celów imperialistycznych, prawda? Natomiast Polska na dzień dzisiejszy, ja bym określiła to w ten sposób, że delikatnie mówiąc, nie ma żadnej polityki współpracy ze swoją diasporą. Wręcz przeciwnie, ma politykę ograniczenia tej współpracy z polską diasporą. Na przykład te głosy czy polityka, że Polonia nie musi głosować, bo co to Polonii obchodzi, prawda? To jest klasyczny przykład polityki antydiaspory, odcięcia się od diaspory, prawda? I my taką politykę odcinania się od osób polskiego pochodzenia za granicą prowadziliśmy przez ostatnie lata bardzo wyraźnie. Na przykład jeżeli chodzi o politykę wschodnią, to jest w ogóle klęska moralna wręcz, prawda? Więc tutaj powstaje pytanie o właśnie politykę rządu polskiego w stosunku do polskiej diaspory za granicą, nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie. I tutaj chciałabym zaapelować do całej diaspory na całym świecie, żebyśmy się upominali o nasze prawa w Polsce. No właśnie, nawiązując do tego, co Pani powiedziała o diasporze, jakie znaczenie mogłaby mieć Polonia w Polsce?
A oczywiście Polonia, no takie znaczenie oczywiste, na które wszyscy się zgadzają, to jest znaczenie współpracy gospodarczej. A niemniej dużo się o tym mówi, ale tego efekty są no, różne. Dlatego, że warunki, nazwijmy to, robienia biznesu w Polsce na dzień dzisiejszy są trudne. I znam bardzo wiele przykładów, gdzie polonijni biznesmeni otwierali swoje przedsiębiorstwa w kraju i byli niszczeni przez lokalną konkurencję, a czasem wręcz byli niszczeni przez lokalną konkurencję współpracującą z zagranicznymi obcymi kapitałami, prawda? Czyli ten polski bądź polonijny kapitał był niszczony kapitałem z zewnątrz w Polsce przy współpracy czy przy użyciu polskich przepisów. Także tutaj bardzo dużo pozostaje do zrobienia. No i oczywiście, ale to jest taka oczywista sfera, jest sfera współpracy kulturowej, która też współpracy edukacyjnej. Tych sfer jest, tych dziedzin współpracy jest bardzo dużo i do tego potrzeba naprawdę mądrego podejścia, kompleksowego podejścia i strategicznego podejścia rządu polskiego. Tego nie tylko, że nie było, ale wręcz było działanie na szkodę tej współpracy. Ostatnio mieliśmy do czynienia w Polsce z ewidentnym sfałszowaniem wyborów na niespotykaną skalę. 20% głosów nieważnych prawie. Proszę powiedzieć, czy to był wypadek przy pracy, czy narodziny dyktatury? A wie pan, jeżeli jest jedno fałszerstwo, czy jeden przypadek, no to jest on przypadek. Jeżeli są dwa takie przypadki fałszerstwa, no to już jest jakiś niepokojący sygnał, któremu należy się przyjrzeć. Jeżeli jest to zjawisko masowe, to jest to problem systemowy. Także tutaj mamy do czynienia z problemem systemowym. Krótko mówiąc, stwierdzenie, że sfałszowano wybory, zawiera w sobie różne poziomy fałszowania, prawda? I może to być fałszowanie sporadyczne, fałszowanie, no, powiedzmy sobie, no, na większą skalę, albo fałszowanie masowe. I tu mamy do czynienia z przypadkiem fałszowania masowego, czyli w pewnym sensie w ogóle podważania sensu wyborów. Prawda? Czyli w pewnym sensie odmawiania obywatelom Polski prawa decydowania o swoim losie. To już jest bardzo poważna sprawa, to już jest problem dotykający fundamentów systemu polskiej demokracji i w ogóle przyszłości państwa polskiego, wręcz jego suwerenności. I w kontekście wielu innych problemów, z jakimi się borykamy, włącznie z problemem dochodzenia prawdy smoleńskiej, to zjawisko takiego masowego fałszowania wyborów zagraża suwerenności Polski. I ostatnie pytanie, które chciałem pani zadać, dotyczy protestów społecznych. Gdyby pani mogła porównać protesty społeczne, które są możliwe, które wykorzystują obywatele Stanów Zjednoczonych, które dotyczą zastrzelenia nastolatka nieuzbrojonego przez policjanta w mieście Ferguson i miasta amerykańskie płoną z tego powodu, ludzie wyszli na ulicę, a protesty społeczne, do których uciekają się obywatele Polski. Gdyby pani mogła zrobić takie porównanie. No tak, mamy w tej chwili do czynienia właśnie z tymi masowymi protestami już od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych. Teraz właśnie był ogłoszona decyzja tak zwanego grand jury, która uniewinniła od zarzutów karnych policjanta, który zastrzelił nastolatka czarnoskórego w mieście Ferguson. I to oczywiście spowodowało kolejną falę protestów i tak jak pan powiedział, że miasta amerykańskie płoną, bo rzeczywiście ludzie byli tak głęboko oburzeni, że te miasta płonęły. Były duże wysiłki, żeby usprawiedliwić i uzasadnić tą decyzję, a niemniej widać dzisiaj, że jednak to postępowanie pozostawia pewne pytania i chociażby to, że
tej osoby podejrzanej nie przesłuchano w sposób należyty, jest podnoszone dość powszechnie, także jest pewne uzasadnienie tego oburzenia społecznego, także ten problem tutaj rzeczywiście tak drąży to społeczeństwo. No niemniej jednak no, te działania, jeżeli chodzi o siły specjalne, są bardzo ostrożnie prowadzone i z dużym umiarkowaniem w tej chwili, żeby nie podsycać właśnie tych nastrojów społecznych. I nawiązując do Polski właśnie, no, mamy całą gamę bardzo niepokojących zjawisk, które właśnie są, można powiedzieć, atakiem systemu państwowego na podstawowe zasady demokracji. Tutaj warto sięgnąć pamięcią do niedawnej afery taśmowej, w wyniku której, można powiedzieć, cały impact poszedł na osoby, które te taśmy ujawniły, jak również na dziennikarzy, którzy te zeznania opublikowali. Proszę zauważyć, że tutaj poszedł właśnie atak na dziennikarzy i to był właśnie pierwszy symptom, notabene, ataku na dziennikarzy i ataku na wolność słowa w Polsce, takiego otwartego. I to się w zasadzie powiodło, dlatego że cała debata publiczna została skierowana nie na to, co było na tych taśmach i nie na, powiedzmy sobie, potencjalne i faktyczne przestępstwa urzędników państwowych, tylko na tych, którzy te nagrania zrobili i tych, którzy je opublikowali, prawda? Więc i to w sposób dość skuteczny przeprowadzono taką właśnie akcję. I moim zdaniem te właśnie protesty społeczne, jak również zaangażowanie się dziennikarzy w relacjonowanie protestu przed komisją wyborczą po wyborach 16 listopada w Polsce samorządowych, to była jak gdyby kolejny krok w ataku na wolność słowa i na niezależne media, ponieważ tam aresztowano właśnie dziennikarzy, prawda? I można powiedzieć, że ten atak przypuszczono zdecydowanie na dziennikarzy. Również starano się zdyskredytować sam protest jako taki, prawda, że to są podpalacze i tak dalej, czyli nie jest winna komisja wyborcza, która nie stanęła na wysokości zadania, tylko winni są ci, którzy przeciwko niej protestują. Taka młoda dziewczyna właśnie w ramach tego protestu powiedziała, że ona to nie rozumie, dlaczego ci, którzy zawinili w przeprowadzaniu prawidłowych wyborów, a pozostają, że tak powiem, chronieni przez prawo, natomiast ci, którzy przeciwko tym nadużyciom protestują, są aresztowani, prawda? Czyli dokładnie, ale to jest moim zdaniem następny krok takiego reżimowego działania przeciwko wolnym mediom i kolejne zaciskanie pętli na szyi społecznej. Czy uważa Pani, że społeczeństwo polskie w wystarczającym stopniu wykorzystuje narzędzia protestu, które daje im demokracja? Nie wykorzystuje w należytym stopniu i szczególnie właśnie nie wykorzystuje jako członek Unii Europejskiej, dlatego że w ramach przystąpienia do Unii Europejskiej została wprowadzona cała gama różnych praw zabezpieczających prawa człowieka i obywatela. I niestety te prawa nie są w ogóle w Polsce przestrzegane, a w momencie, kiedy staramy się odwoływać do tych praw i wręcz podnosić to na forum Unii Europejskiej, to w tej chwili okazuje się, że jest to bardzo dobra strategia, że to zdrajcy się dopominają o swoje prawa na forum zagranicznym Unii Europejskiej, prawda? I to jest szczególnie bolesny argument dla obozu patriotycznego, który jest bardzo wrażliwy na taki argument. Czyli krótko mówiąc, właśnie tym argumentem, żeby nie roztrząsać polskich problemów poza Polską, absolutnie się ubezwłasnowalnia obywateli polskich i pozbawia ich praw, ich podstawowych praw. Tak, ale nawet w Polsce, no bo protest na Unii Europejskiej, na forum Unii Europejskiej, tak, to jest jedna rzecz, ale protest w ramach Polski tylko, społeczeństwa polskiego, czy Polacy wykorzystują wystarczająco te narzędzia, dlatego też się odwołałem do sytuacji Ferguson, czy wystarczająco wykorzystują te narzędzia, które daje im państwo prawa, czy państwo demokratyczne, a może to nie jest państwo prawa i państwo demokratyczne, no tak, dlatego nie wykorzystują tych narzędzi, bo ich nie ma.
No właśnie, to jest niewątpliwie, pan to dobrze ujął, że może nie tyle, że tych narzędzi nie ma, ile te narzędzia, ja bym powiedziała, że one są dość mało skuteczne. Dlatego, że przecież mieliśmy ogromne manifestacje w ostatnich okresie 4 lat, prawda, jeżeli chodzi o problem katastrofy smoleńskiej. I one w zasadzie żadnego skutku nie odniosły, prawda? I było cała masa różnych manifestacji, które rząd po prostu systematycznie ignoruje bądź ignorował. A także i generalnie po prostu rząd lekceważy społeczeństwo. I my możemy sobie protestować, a oni tak swoje robią, prawda? Także ta nieskuteczność tych narzędzi demokratycznych jest widoczna w Polsce w wielu wymiarach. Dziękuję pani bardzo za rozmowę i życzę tego, żeby Kongres Polonii Amerykańskiej pod pani kierownictwem... Współkierownictwem. Współkierownictwem. Tak. Wszedł na właściwą drogę i podążał ku prawdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, jak również nowego roku 2015, chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne rodakom w kraju, jak również Polonii rozrzuconej po całym świecie. Życzymy ciepłych, radosnych i rodzinnych świąt, jak również wszelkiej pomyślności w nowym roku. Chciałabym życzyć Polakom w kraju, aby życzliwym okiem spojrzeli na Polonię rozsianą po całym świecie, jak również chciałabym życzyć Polonii, która sercem jest w kraju, aby podejmowali działania na rzecz Polski i żeby właśnie byli aktywni w swojej działalności na rzecz naszej ukochanej ojczyzny. Ja również dopisuję się do tych życzeń. Chcę obiecać, że tak jak w tym roku, również i w następnym, będziemy wiernie służyć Polsce i Polakom na całym świecie. Prosimy o współpracę z nami i obiecujemy, że będziemy nagłaśniać wszystkie elementy gwałcenia praw człowieka w Polsce. Nie zapomnimy o Was. Dziękuję. Dziękujemy.